Kurde, jak ja wyglądam? Taki modny żół. A? No to co? Cześć wszystkim. Siema, cześć. Ja mam na imię Damian. Ja mam na imię Tomek. Witamy Was w laboratorium. No, można tak powiedzieć. Firmy EasyFast. Proszę, tak wygląda logo. Mamy środek sezonu ogórkowego. Wszyscy sobie wyjechali na wakacje. Dokładnie. A Tomek tutaj testuje nowe produkty. Tak jest. I co? No może pochwalimy się nową wersją szafy hydraulicznej. Dokładnie. Odświeżyliśmy dla Was w ostatnim czasie naszą szafę hydrauliczną pod kątem obudowy. Jak widzicie, udało nam się pozbyć wszystkich elementów złącznych, które były na boku obudowy. Także mamy teraz fajny, estetyczny wygląd. Całe wnętrze i cały osprzęt został dodatkowo uporządkowany i ustawiony w taki sposób, żeby ułatwić sam serwis urządzenia. Także myślę, że ta nasza nowa, odświeżona wersja będzie się fajnie spisywać i bardzo dobrze wyglądać w Waszych kotłowniach czy też innych miejscach, gdzie je zamontujecie. Całość ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy wewnątrz samej obudowy wykonane z nierdzewki, grzałka, wężownica, zasobnik CWU, który jest tutaj zatopiony w materiale izolacyjnym. Wszystko wykonane ze stali nierdzewnej, gwarantującej eksploatację bezproblemową i długotrwałą. Ale to już przedstawił nasz Tomasz, drugi Tomasz. Tak, drugi Tomasz. W filmie z prezentacji szafy hydraulicznej. Tak jest. Tam możecie się dowiedzieć więcej o szczegółach technicznych samej szafy i tego, co ma na pokładzie. No i super. Dla porównania jeszcze pokażemy może starą wersję. Nity. I w nowej udało nam się tego pozbyć. No, dużo zwiększyła się sztywność całej konstrukcji. No i co z ciekawostek? No jeszcze są tu takie urządzenia, których praktycznie nie możemy pokazywać. Nie patrzcie na to. Tak jest. Nie wolno. Co chcieliśmy jeszcze powiedzieć? Wiemy, że oglądają nas instalatorzy. Nasi też. Tak. Jeśli chcielibyście, żebyśmy się pojawili u Was z kamerą na budowie, dajcie znać. Umówimy się, przyjedziemy i nagramy jakiś filmik wspólnie. I tyle chyba. Tak jest. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.